Powiem tak, jak to widziałem z ławki, pierwsza połowa, a właściwie pierwsze 30 minut tego spotkania wyrównane, mało sytuacji bramkowych, bo bardzo dobra jedna arka Piecha, który nie trafił czysto w piłkę, a powinna z tego być bramka. I sytuacja arka Woźniaka, gdzie znakomicie wybronił to Kuba Słowik. I to by było tyle, jeśli chodzi o sytuację w pierwszej połowie. Natomiast już te ostatnie 15 minut było widać, że Zagłębie zaczęło mieć delikatną przewagę. Druga połowa, podobnie, to Zagłębie grało płynniej, to Zagłębie miało dużo więcej z gry. Myśmy się nabiegali mnóstwo, ale w wielu momentach ten inny system, do jakiego byliśmy zmuszeni, żeby zagrać, powodował, że nie zawsze dobrze żeśmy skoordynowali, jeśli chodzi o odpowiednie krycie. Przewaga Zagłębia ogólnie w całym spotkaniu, tak jak wspomniałem, większa płynność w grze. Myśmy mieli wiele takich sytuacji, gdzie po odzyskaniu piłki można było skontrować Zagłębie i to pierwsze podanie było bardzo często niecelne. Natomiast patrząc tak na chłodno na same sytuacje bramkowe, to myśmy mieli więcej, bo w 90 minucie ma Arek Woźniak znowu znakomitą sytuację, gdzie mogło być po meczu. Natomiast więcej też nie mieli, bo tam rzut z autu, jakieś zamieszanie. Natomiast Marcin Robia miał znakomitą szansę i strzelił akurat w bramkarza. Czysta pozycja, gdzie uderzył głową. Robert Pich, gdzie znakomicie broni Polaczek. No i bramka. Ogólnie można odnieść wrażenie, że grał zespół Zagłębia lepiej, natomiast jeśli chodzi o sytuację, to już tak nie można powiedzieć. Ten mecz nas sparaliżował dość mocno. To było najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu na własnym boisku. A taka jest piłka i to my odwróciliśmy losy tego spotkania i przede wszystkim pamiętaliśmy w jaki sposób, w jakich okolicznościach przegraliśmy to pierwsze spotkanie 1-0, gdzie też straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, mimo tego, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Cieszą 3 punkty w tych okolicznościach, w jakich musieliśmy przystąpić do tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Proszę. Serce nie zabiło mocniej, jak tam w pewnym momencie Konrad poprawił. Już chyba skurcze go zaczęły łapać gdzieś tam koło 90 minuty. Chłopak się nabiegał i... No tak. Wysłaliśmy na rozgrzewkę Pawła Kucharczyka. No, można powiedzieć, że nie miał szczęścia, bo był zadebiutował, ale Konrad wytrzymał do końca. Panie trenerze, kto strzelił to chyba? A nie wiem jeszcze. Nie wiem, bo Skalet uderzał tą piłkę. Trudno mi powiedzieć, czy przed linią, czy za linią dobił Piotrek, czy obrońca, który tam był, wybiłby tą piłkę. Nie widziałem, nie będę się wypowiadał. Mam jeszcze wątpliwości, czy Czerwiński sam tego nie zrobił. Nie wiedzę. Że co, dobrze dobił? Mógł przed Piotrkiem dziabnąć, ale to trzeba im pytać będzie. Nie. To Piotrek. Piotrek dobił. Piotrek sam nie wie, czy przed linią, czy już wpadała ta piłka. Jeszcze pamiętam, że chcieliśmy zapytać o Słowika. Kiedy zapadła ta decyzja? To już ten mecz z Arką tam przelał czarego wiecie, jak tam Kuba raz nie wyszedł, czy tam no tak można, tak można powiedzieć. Kuba no, bronił dosyć długo, miał lepsze i gorsze występy. Po meczu z Arką, gdzie wiedzieliśmy, jaki mecz przed nami, już w tygodniu, zaraz na początku, żeby się oswoić z sytuacją, zarówno jeden, jak i drugi bramkarz, powiedzieliśmy, że będzie zmiana bramkarza i Kuba o tym wiedział, nie dowiedział się na odprawie przedmeczowej, tylko wiedział dużo wcześniej.